Teresa Pryzmont, Wasilówka, gmina Janów. Tkaniem to zajęłam się od 12 roku życia. Pomagałam mamie. Różnego rodzaju tkaniny żeśmy tkały. Wieloniczelnicówkę, kilimy, chodniki, plótna. Ale później, w 1974 roku, rozpoczęłam tkaninę dwuosnowową. I to właśnie mnie zainspirowało to, że w te niteczki osnowy i wątku można wplatać przynajróżniejsze wzorki, swoje myśli, swoje spostrzeżenia, wszystko, co nas otacza w przyrodzie. No to jest taka pasja, którą bardzo kocham. Urodziłam się i mieszkam na Podlasiu i bardzo ważne jest dla mnie, abym kontynuowała tą tradycję. Jako twórca, jako projektantka mody czuję się niejako zobowiązana do tego, aby w swojej twórczości również wplatać takie regionalne elementy. Uważam, że jest to ważne ze względu na to, że jest to część naszej tradycji. Wydaje mi się, że jeśli taka osoba jak projektant mody, jeśli się zaangażuje w promowanie tradycji, nabierze to takiego nowego wymiaru i z całą pewnością doda takiego nowego tchnienia i być może również, aby właśnie młodzi ludzie się zainteresowali i spojrzeli na tą tkaninę w inny sposób. Najpierw to robiło się to dla pieniędzy, aby pomóc w gospodarstwie. Sprzedawało się do cypeli, więc wszystko było sprzedane, zapłacone i to był taki plus do gospodarstwa. Później w latach 95 wszystko zatrzymało się, ale pasja została. Tkać nie przestawałam. Podbudowywali konkursy, bo konkursy były każdego roku u nas w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie. I to nas podbudowywało, że nie przestaliśmy, ja i koleżanki, które z pasją to wykonujemy. A jeszcze może dlatego, że jest zbyt, podtrzymała chyba ten zbyt pani z Japonii, pani Izumi. I zainteresowanie teraz większe jest nawet i w Polsce. Z miasta przyjeżdżają, zawsze coś sobie wybierze ktoś. Zamówienia są też na duże dywany. Raczej to są dywany, które wieszają się na ściany tematyczne, które przedstawiają jakiś temat. Na przykład w tym roku konkurs. Każda z nas utka ten sad, tylko każdy będzie inny. Każda ze swojej wyobraźni. Inne to była droga przez wieś, korowód weselny. Do myślenia dają, bo trzeba najpierw pomyśleć, a później dopiero wkładać w te niteczki osnowy i wątku. Moje dywany znajdują się we wszystkich muzeach w Polsce, w każdym mieście, również za granicą. I również byłam teraz ostatnio w Turcji z pokazem tkanin. Poprzez tkaninę to zwiedziłam świata, zapoznałam się z dużo ludźmi. No a kocham ludzi, to dla mnie jest przyjemnością. Dla mnie bardzo dużą nobilitacją jest to, że mogę się uczyć od mistrza, bo tak mogę nazywać panią Teresę bez wątpienia. Ważne dla mnie jest to, aby te wzory utrwalić i zaadaptować do własnej twórczości. A od zawsze chciałam się nauczyć tkania, natomiast niestety w mojej rodzinie ta tradycja gdzieś już zaginęła, bo wszystkie osoby, które się tym zajmowały, niestety nie żyją i nie mogły mi przekazać tej umiejętności. Pompemu dwa razy było. Ja bardzo dużo ludzi nauczyłam z Niemiec i z Warszawy. Przyjechali dwoje państwo, którzy są aktorami. Tak zainteresowała się, że przyjechała, tydzień czasu pobyła i nauczyła się tkać. Kupiliśmy krosno i tka przepiękne rzeczy, bo teraz to projektuje sobie na komputerze. Bo ja wykonuję wszystkie tkaniny z wyobraźni, bez żadnego rysunku. To, co mam zaplanowane w głowie, czyli mój komputer to głowa. I też to bardzo duży szacunek do niej, bo być może inny twórca ludowy by powiedział, że nie, że jedynie pozostajemy w tej konwencji tradycyjnej, że pozwoliła mi i pomogła mi realizować moje takie marzenia i projekty. I że gdzieś tam mogłam czy utkać torebkę, czy opaskę, czyli takie elementy garderoby, które chciałabym nosić, których nie widziałam, aby nikt inny coś takiego robił. Także wydaje mi się, że dobrze po prostu też trafiłam. Ja cieszę się, że mogłam przekazać technikę tej tkaniny dwuosnowowej. No a moją teraz wspaniałą uczennicą jest pani Anetka, która bardzo dobrze pojmuje, bardzo się cieszę. Pięknie rzeczy robi. Podziwiam. Przyświecał nam jeden cel i jeśli ludzie mają właśnie jedną konkretną rzecz do spełnienia, do zrealizowania, to bez wątpienia łączy i gdzieś tam pomaga, tak?
i wydaje mi się, że ta popularyzacja tej tkaniny dwuosnowowej na Podlasiu i również wśród młodych ludzi. Także bardzo się cieszę, że pani Teresa poświęciła mi ten czas i energię, tak abym mogła się najlepiej nauczyć. Jestem jej bardzo wdzięczna. Jak przysłowie stare mówi, że uczeń przewyższa mistrza i tak będzie. Tam dalej to nie, będzie tak, lepiej. Tak, żeby prosto było. Krzywo prosto, aby ostro. No dobrze.